kiedy Artur grał w Legii, ja grałem w Wiśle i ze sobą rywalizowaliśmy, także takich wspomnień dobrych, że tak powiem, między nami nie było. Były reprezentant Polski, obecnie ekspert Canal Plus, jest z nami Kamil Kosowski, człowiek, który zna Artura Boruca chyba bardzo dobrze i pożegnał Artura na stanowisku komentatorskim. No tak, prawdę mówiąc, to dostąpiłem zaszczytu, no bo to jednak wydarzenie, duże wydarzenie i to tej legijnej społeczności. Trochę szkoda, że Artur puścił dwa gole, a młodzi nie puścili w ogóle, no ale to chyba jakby takie podsumowanie. To był dobry moment, żeby Artur zakończył. Kibice przyszli w dużej liczbie pożegnać swojego idola, ikonę klubu, ale również kibice Celtiku i piłkarze Celtiku na pewno oglądali Artura i jego mecze, także jego dzień. Ja tutaj nie mam specjalnie nic do dodania. Trzeba pogratulować Arturowi jego kariery i życzyć mu powodzenia w życiu. To prawda, ta kariera Artura była tak bogata, tak bujna, że musielibyśmy tutaj pewnie kolejne 90 minut stać, żeby to wszystko omówić, a pewnie by czasu nie starczyło, ale jak ja mówię Artur Borus, to jakie jest Pana pierwsze wspomnienie? Reprezentacja Polski, bo kiedy Artur grał w Legii, ja grałem w Wiśle i ze sobą rywalizowaliśmy, także takich wspomnień dobrych, że tak powiem, między nami nie było. Natomiast no, kolega z reprezentacji, świetny bramkarz, skojarzenie, pamiętam treningi 1-1 z Arturem, a bardzo ciężko było strzelić bramkę, co dzisiaj zresztą potwierdził tą pierwszą swoją interwencją, także troszkę zazdroszczę. Fajne miał pożegnanie Artur, absolutnie się to jemu należało. Nadział się Pan wtedy pewnie na kilka pajacyków ze strony Artura, to chyba taki jego znak firmowy i pewnie widział Pan to z bliska, jak powstawały te pajacyki. No tak, nadziewali się na to najlepsi napastnicy w Europie i na świecie, także tutaj bez dwóch zdań wypracował sobie, że tak powiem, tą interwencję i pewnie zanim pójdą kolejni, to znaczy już jakby byli, jest Łukasz Fabiański, który w Premier League chyba już ponad 300 meczów zagrał, a zaczynał właśnie obok Artura, także tutaj no duże brawa, jakby nie powiedzieć, trzeba mówić w samych superlatywach, pozytywnie. No ale takie jest życie. Każdy piłkarz kiedyś kończy grać piłkę, przed nim nowe wyzwania, także jeszcze raz dużo szczęścia. Panie Kamilu, przejdźmy jeszcze na moment do teraźniejszości, czyli na co Legię stać w tym sezonie? Na razie jest pierwsza kolejka za nami i więcej wciąż jest chyba niewiadomych niż odpowiedzi. No tak, Legii z pierwszej połowy nie będzie stać na wiele, chociaż oczywiście przeciwnik zdecydowanie poza zasięgiem chyba każdej polskiej drużyny. Natomiast w drugiej połowie rezerwowi dali dobry impuls. Rosołek niewidoczny w pierwszej połowie strzelił gola, także Legia ma potencjał, ale Legia potrzebuje wzmocnienia. Bez dwóch zdań, bez napastnika, bez środkowego obrońcy Legia nie będzie walczyć o mistrza. Wisła wróci do Ekstraklasy? Mam nadzieję. Nie oglądałem meczu, czytam tylko komentarze i z tego co czytam, to no nie są one zbyt optymistyczne.